Miejsce 28. Volkswagen T-Cross. Najmniejszy udający terenówkę Volkswagen, mniejszy od drugiego w kolejności T-Rocka o 12 cm. No właśnie, czy takie małe różnice między segmentami mają sens? Czy potrzeba nam aż tylu segmentów aut? W ogóle do mnie nie przemawiają tego typu auta, no ale są modne i się dobrze sprzedają. Dla mnie one wszystkie są takie same, także dalej. Touareg, Tiguan, T-Roc, T-Cross, wszystko na T musi się zaczynać w Volkswagenie, jeżeli jest SUV-em. Szczerze mówiąc, co to za SUV? To jest bardziej kompakt niż samochód typu SUV. Bo tak mi się przynajmniej wydaje. No ale trzeba robić pozory, trzeba pokazać, że się jeździ samochodem, który wygląda chociaż jak terenówka. Silnik ma tu litr pojemności i 95 lub 115 koni mechanicznych. Ciekawostka, bo trzycylindrówka, mimo że taka mała, może być połączona z automatem. Ponoć globalnie samochody z litrowymi silnikami prawie się nie sprzedają. U Volkswagena jest najwyraźniej inaczej, bo przynajmniej na początku nie wprowadzono do oferty żadnej innej jednostki. Może ja już jestem, nie wiem, trochę za stary, nie chciałem tego powiedzieć. No, może jestem zbyt tradycyjnym facetem, żeby na ten segment patrzeć z zachwytem, ale z drugiej strony cieszę się, jak fajna dziewczyna gdzieś na światłach stoi w takim fajnym, wesołym samochodzie, uśmiechnięta, słucha muzyczki, podryguje, kiwa głową i wtedy świat robi się weselszy, fajniejszy, piękny. Dla mnie jest segment, który w ogóle nie musi istnieć, czyli SUV, który jest wielkości małego takiego śmietnika na 1000 litrów pojemności, więc no, samochód bezsensowny, który nie ma zastosowania w logice. T-Cross do setki przyspiesza w nieco ponad 10 sekund. Pali 6,2 litra, w teorii, bo mimo wprowadzenia nowych norm pomiaru spalania, to co na papierze nadal rzadko pokrywa się z rzeczywistością. Już w Europie Zachodniej zaczynają pojawiać się protesty przeciwko zwiększonej emisji CO2. Okazuje się, że mimo że produkujemy coraz nowsze samochody, emisja CO2 rośnie i winę za to według aktywistów ponoszą właśnie SUV-y i crossovery. Wszystkie dawne małe samochodziki oszczędne są dzisiaj ciężkie i wysokie. T-Cross wpisuje się w ten nieszczęsny trend, ale no, trzeba przyznać, że jest całkiem zgrabnym autkiem. Szacun za felgi. T-Cross na 18-calowych obręczach prezentuje się świetnie. I właśnie o efektowny wygląd twórcom tego auta chodziło chyba w pierwszej kolejności.